Hej, hej, tu Ekstraligowy Speedway. Witamy bardzo serdecznie ze stadionu przy Alejach Zygmuntowskich 5 w Lublinie, gdzie dzisiaj poznamy pierwszego finalistę PGE Ekstraligi. Motor Lublin podejmuje Apator Toruń. Na to spotkanie zapraszają najserdeczniej Marcin Kuźwicki i Michał Korościel. Kłaniamy się niziutko, proszę Państwa. Taki Motor Lublin walczy z Górnikiem Zabrze, ale nas to dzisiaj nie interesuje kompletnie. Nas interesuje to, co przed nami. Uwaga, Kubera, Dudek, Cierniak, Heiselberg, bieg numer 1, numer 16. W meczu i do Kubera bardzo dobrze. Patryk Dudek tam lekko zamknięty. Cierniak próbuje po dłużej. Dudek nie chce dać się nakryć. Cierniak bardzo dobrze. Patryk Dudek próbował przedłużyć wejście. Nie dał rady. Oto motor rozpoczyna potężnego uderzenia. Dudek przepchnął Cierniaka. Ta walka jeszcze się nie skończyła. Od razu idą na łokcie. Od razu przepychanki. Tak jak zakładaliśmy. Cierniak leci po dłużej i on się tam gotuje. Raz jeszcze Dudek krawężnika nie odpuszcza, przycinka Cierniaka, teraz on będzie miał dłuższą prostą, zamyka Cierniaka Patryk Dudek, uspokoił delikatnie sytuację żużlowiec Apatora Toruń, ale dla Matiego Cierniaka zawody się jeszcze nie skończyły, jeszcze jedno kółko, jak się dobrać do Patryka Dudka. Dominik Kubera raczej spokojny na czele, tutaj mu się nic wielkiego nie stanie, chociaż Dudek krojący po tym krawężniku buduje nie najgorszą prędkość. Teraz już odjechał od Mateusza Cierniaka. Motor Lublin rozpoczyna odrabianie strat. 4-2 na otwarcie w dwumeczu. Minus 10. Ale już były emocje, już była walka, już były iskry. A skoro w pierwszym biegu są iskry, to znaczy, że później będzie ogień. Dominik Kubera zaczyna od trójki. Wydaje się, że Domin uśmiechnął się, gdy zobaczył, że Krzysztof Mejze wylosował drugi zestaw startowy, bo on oznaczał, że Domin mógł wyskoczyć z pola A, które w Lublinie jest dużo lepsze niż pole B. No i tak znakomity startowiec jak Dominik Kubera wykorzystał to znakomicie, a o emocje zatroszczyli się Mateusz Cierniak i Patryk Dudek. Mateusz zaatakował Patryka po zewnętrznej na pierwszym łuku, ale na łuku drugim zostawił ciut za dużo miejsca przykre nad dwójką zawodników Apatora Toruń, ale po znakomitym startowym z drugiego pola dowiózł bez żadnego problemu dwójkę z bonusem. Mamy 9-2 liderów. Mimo tego, że ścigamy się przy Alejach Zygmuntowskich, nie jest takie złe. Robert Lambert kapitalnie wykorzystał też dobre w Lublinie czwarte pole startowe, założył całą stawkę jego. Jeżeli chodzi o Pawła, jego największa nadzieja była właśnie w polu A, w wykonaniu takiego startu, jaki na przykład dokonał Dominik Kubera na inaugurację. Bardzo słaby start Brytyjczyka z pierwszego pola został założony bez żadnego problemu przez Mateusza Cierniaka. Jack Holder dzisiaj absolutnie sprawić niespodziankę. Patryk Dudek i zielone elementy w jego motocyklu, to już jest charakterystyczne, z tym się kojarzy od samego początku swojej bogatej kariery. Nie wiem, czy największy sukces ma już za sobą. Są zwolennicy takiej teorii, że Patryk już nic większego niż wicemistrzostwo świata sprzed 7 lat nie osiągnie. Ale w tym sezonie jest progres względem roku ubiegłego. Jest zdecydowanie, a faza play-off to w ogóle już jest majstersztyk w wykonaniu Patryka. 43 punkty w ostatnich trzech meczach. Dzisiaj zaczął od dwójki. Ze Smartlikiem uwielbia się ścigać. Te pojedynki często bywają elektryzujące. Motor w dwumeczu ma dwa więcej. Uwaga, Lambert, Smartlik, Dudek i pod potem na tym wybornym polu startowym Bartosz Barbor, taśma idzie w górę równo, równiutko zostaje Smartlik. Lambo i Dudek na dwóch pierwszych pozycjach. Robert Lambert w krawężniku już do przodu. Obejrzał się na Dudka, czeka na Dudka Robert Lambert. Tu też próbują zespołowo. Smartlik w krawężniku, Dudek nie da się przepchnąć. Czy da się przepchnąć? Nie da się, czy da się? Daje się przepychać Smartlikowi. Poszli na łokcie, Dudek idzie teraz w krawężnik, szuka długa. Prostej Smartlik już nie da sobie tego wyrwać. Robert Lambert po serze przed chwilą, teraz pędzi po 3 punkty. Dudek jeszcze spróbuje zbliżyć się do Bartosza Smartlika. Bańbor to ogląda, przeciera oczy ze zdumienia, bo widzi kawał dobrego speedwaya przed oczami. Smartlik już Dudkowi uciekł, jeszcze ma na celowniku Roberta Lamberta. Żółta flaga, czarny krzyż, czwarte kółko rozpoczynamy. 4-2 prowadzi Apator Toruń. Smartlik przedłużył wejście w ten pierwszy łuk, ale cały czas przewaga Lamberta dosyć bezpieczna. Tyłek na błotniku, firmowa akcja Smartlika. Na co się to przełoży? Wyłamanie w szczycie łuku. Lambo czy Smartlik?
League. Robert Lambert po raz drugi dzisiaj strzela z Martlika, a Bartosz, i tak mam wrażenie, z tego biegu wyszarpał dużo, bo te przepychanki z Dudkiem, no tutaj dzisiaj w ogóle wchodzi w te przepychanki. Raz wyszedł na plus, raz na minus, a Bator po raz pierwszy wygrywa dzisiaj drużynowo w dwumeczu, szanowni państwo, remis. To były w ogóle prawie identyczne sytuacje. Znaczy, Bartosz Marzlik pojechał z Patrykiem Dudkiem dokładnie tak, jak Patryk Dudek pojechał z Mateuszem Cierniakiem w biegu pierwszym. W obu przypadkach te ataki zdały powodzenie. W obu przypadkach były dosyć ostre, ale ewidentnie nie oglądałeś filmu Czarny Łabędź. Tam był dowód, że balet to też jest profesja dla twardzieli i twardzielek. No to zobaczmy, balet mistrzu, jak poradzisz sobie z Lindgrenem i Kuberą pod płotem Emilsa i Fudinow. Remis w dwumeczu. Stadion wpatrzony w tych czterech śmiałków. Wszyscy stoją, tu krzesełka są dzisiaj niepotrzebne. Lindgren, Kapczyński, Kubera i Emilsa i Fudinow ruszają. Bardzo dobrze para motoru. Emil szeroko, ale już tam Kubera pokazał mu tylne koło. Emil będzie się rozpędzał, a oni ustawieni fenomenalnie. Lindgren bliżej krawężnika, Kubera leci szerzej. Emil będzie musiał kontrować, zjeżdżać do krawężnika w drugim łuku. Uwaga, Emil, Kubera pokazuje Lindgrenowi, trzymaj krawężnik, Fryderyku, bo on nas zaraz połknie obu. Emil Saifudinow rozpędza się szeroko, Dzida w kredę. Emil Saifudinow już jest na miejscu drugim. Freddy będzie chciał to odbić, ale Emilowi ani w głowie bronienie pozycji, już ma na celowniku Dominika Kuberę, prosty motor Emila, ale tam jest szaleństwo, agresja, dynamika. Saifudinow już tylko 2-3 metry za Dominikiem Kuberą, trzeszczy i pohukuje. Kubera cały czas z przodu, Emil coraz bliżej, jeszcze jedno kółko, Emil w krawężniku, Kubera szerzej, Emil Saifudinow, ale show w wykonaniu żużlowca amatora. Kubera to odbija ostatni łuk, Emil krawężnik, Kubera duża, zbliżają się do końca, Emil Kubera, Emil Kubera, Emil Saifudinow, prawdopodobnie żużlowiec Zapatora, największe show, jakie dzisiaj dostaliśmy. Bieg numer 7. Ale cieszy się Dominik Kubera. Więc poczekajmy jeszcze. Na razie wiemy na pewno, że zrobili nam panowie kapitalne widowisko. Tak jak w poprzednim biegu torunianie mogli czuć delikatny niedosyt, tak teraz, niezależnie od tego, czy pierwszy był Kubera, czy Saifudinow, niedosyt mogą czuć gospodarze, którzy jechali przez połowę tego wyścigu na podwójnym prowadzeniu. Dominik Kubera i jednak minimalnie o grubość opony, więc uzasadniona absolutnie radość Dominika Kubery. Playoff włącza tryb turbo. 9 lat spędził na żużlu, nie licząc tego sezonu. 9 z tych sezonów, 7 z tych sezonów kończyło się niż gospodarzy. Teraz będą każdy remis właściwie z matematycznego punktu widzenia powinien cieszyć motor. To raz, a dwa, że torunianie po raz drugi korzysta. Dzień pechowy i dla której z drużyn pechowy na pewno będzie, z tym, że cały czas nie wiemy dla której. Dudek, Kubera, Lambert, Lindgren, to oto obsada w biegu numer 9. Poszli! Kubera zamknie Dudka, na to wygląda. Freddy próbuje rozpędzać się bardzo szeroko, jest tam trochę miejsca dla Szweda. Lambo leci po dłużej, Robert Lambert zaraz zrobi, już zrobił Dominika Kubera, ale Patryk Dudek spada na miejsce czwarte, czyli to, co wywalczył Lambert, stracił Patryk Dudek. Jeszcze będzie Dudi szarpał, ale Freddy już rozpędzony po dłużej. Lambo jest w tej chwili niełapalny, po wyprzedzeniu Kubery tylko przewagę powiększa, a Freddy już leci szeroko, nie będziesz mi tu Dominiku pokazywał krawężnik i krawężnik, jak tam już jest tak przyjemnie nasypane. Patryk Dudek z krawężnika, Freddy odepchnął się jeszcze i goni, ale za kim on goni? Lambo niełapalny, Kubery nie opłaca się wyprzedzać, to może wypadałoby spokojniej. Fryderyku targnęło Kuberą, ale błąd nie na tyle duży, żeby skardził ich za te wybryki Patryk Dudek. Został trochę Dominik Kubera, poczekał Freddy kulturalnie, doświadczony to dżentelmen. Robert Lambert wygrywa po raz trzeci, za nim para motoru, czwarty Patryk Dudek blisko za nimi, ale ani przez chwilę po tym, jak go wyprzedzili, nie stanowił tak serio realnego zagrożenia. 3-3 i znowu aktualne pytanie, dla kogo lepiej? Znowu powiem, minimalnie lepiej dla motoru. Kolejny kroczek, mały bo mały, ale jednak gospodarzy w kierunku awansu do wielkiego finału PGE Ekstraligi.
Notabene po raz czwarty z rzędu, ale do tego jeszcze daleka droga. Zostało jeszcze 6 wyścigów. Ten 9 przysporzył nam ponownie atrakcji, głównie na pierwszym okrążeniu. Dominik Kubera wystartował kapitalnie, no ale nie był to żaden wielki news, bo Domin to w ogóle jeden z najlepszych startowców na świecie. Natomiast przecisnął się. Żużlowcy, którzy w parze praktycznie nie jeździli w poprzednich meczach, teraz trafili na siebie ze względu na te rotacje i zamiany numerów Mateusza Cierniaka. I stał wówczas jego motocykl i łyknął na przestrzeni może 20 metrów. I Pawła Przedpolskiego, i Patryka Dudka. 5-1, które oznacza... robić obciach. Tak jest. No poza tym dzisiaj dyspozycja poszczególnych zawodników jest skrajnie różna. Toruń walczy, chociaż w zasadzie nie tyle Toruń, co Robert Lambert, który... Niepocieszony dzisiaj, no nie przesądzajmy, po 13 biegu powiemy więcej, bo tutaj jeszcze żużlowcy Apatora mogą wszystko. Sajfudinow, Dudek kontra Lindgren i... Co ciekawe, i Patryk Dudek, i Emil Sajfudinow na ten wyścig wzięli nowe motocykle. Cóż mają do stracenia? Teraz powinni stawiać wszystko na jedną kartę. Za chwilę będziemy ruszać 11 sekund. Oni za moment będą już stali nieruchomo. Emil, Freddy, Patryk i Bartosz. Za chwilę taśma już teraz poszła w górę. Freddy Lindgren nakłada Emila Sajfudinowa. Bartosz Zmarzlik rozpędza się szeroko. Emil z krawężnika jeszcze próbuje, jeszcze szarpie. Zmarzlik w kredę, ale poszedł! Freddy z przodu, Zmarzlik teraz będzie próbował blokować Emila Sajfudinowa. W wielkim stylu próbują wetrzeć się z bramą do finału PGE Ekstraligi z buta po lubelsku. Także wynik nie miał najmniejszych wątpliwości, kto na ten finał bardziej zasłużył. Freddy pędzi jak pierwszy, Bartosz Zmarzlik jest drugi, Emil trzeci, Patryk Dudek bezradny na miejscu czwartym. To jest knockout, proszę Państwa. Jest cios, po którym Apator się już absolutnie nie podniesie. Wiwaty, euforia, to się dzieje teraz na Alejach Zygmuntowskich, bo tutaj na tym biegu gościom nie pomoże ani matematyka, ani fizyka kwantowa, ani żadna znana nam dziedzina nauki. Lindgren i Zmarzlik, dwóch najlepszych żużlowców na świecie, wprowadza Motor Lublin do finału PGE Ekstraligi. Zasłużenie, proszę Pana, zasłużenie i brawa dla Gorzowa. Dyskusyjnie zasłużony awans przypieczętowany w najlepszym możliwym stylu. Fredrik Lindgren i Bartosz Zmarzlik wprowadzają Motor do czwartego finału PGE Ekstraligi z rzędu. Jaka to jest w ogóle historia? Gdy Apator Toruń meldował się po raz ostatni w finale Ekstraligi w sezonie 2016, Motoru Lublin nie było na żużlowej mapie Polski. Powrócili w 2017, wtedy od razu awansowali szczebel wyżej, po barażach z rzeszowską Stalą. W 2018 był awans do PGE Ekstraligi, po tym horrorze z Rowem Rybnik, który najlepiej pamięta Jarosław Dymek. W 2019 było utrzymanie, mimo że wielu ekspertów wskazywało ich na spadek, a notabene spadł wtedy Apator Toruń. 2020, kolejny progres, 2021, finał, wtedy jeszcze porażka z wrocławską Spartą. 22 i 23 tytuły drużynowych mistrzów Polski. No i 24 przynajmniej miejsce w czołowej dwójce najlepszych żużlowych drużyn w Polsce. A przy okazji miano mistrzów remontat. Ten 2018 i Rybnik to jedno, ale też dwa lata temu wygrany półfinał, notabene z Apatorem Toruń mimo 10-punktowej straty, a później wygrany finał z gorzowską Stalą. Mimo tego, że na stadionie imienia Edwarda Jancarza zawodnicy z Lublina przegrali 12 punktami. Mieliśmy okres panowania wrocławskiej Sparty w połowie lat 90. Później była hegemonia Polonii Bydgoszcz. Później Pogoń Leszno. Teraz nie mówimy oczywiście, jakim wynikiem skończy się finał, bo do tego jeszcze daleka droga, ale na pewno ostatnie lata, na pewno początek tej dekady idzie pod dyktando lubelskiego Motoru. To na pewno im pomógł i widać było, że to mobilizacja w zespole jest duża i taki trening, dopasowanie się do toru, szczególnie do startu, przyniosło dzisiaj efekty. Widzimy teraz składy biegów nominowanych po stronie gospodarzy. Lindgren z Van Borem, Kubera i Holder to bieg 15. Goście zamienili jeszcze układ pól startowych. To nie ma większego znaczenia w tym dwumeczu. Dopisujemy Patryka Dudka i pewnie Pawła Przedpełskiego z pola A. Tak też się dzieje w drużynie Piotra Barona. Panowie, uzupełniajcie programy, a ja jeszcze, Sławku, podprowadzę pytanie, kolejne pytanie do ciebie o rzeczonej konferencji prasowej wczoraj. Mateusz Cierniak, tłumacząc porażkę w Toruniu, mówi, nie tyle pomyli... Potrafi się zerwać, to może w sytuacji, w której dwumecz jest już rozstrzygnięty, to oni dostaliby szansę, ale tak,
nawet nie ma co żałować. Paweł Przedpełski i Patryk Dudek kontra Fredrik Lindgren i Bartosz Bańbor. Dotychczas 3 punkty Bartka Bańbora, ale do tych 3 punktów dorzucił 2 bonusy. Będzie Bartosz Bańbor gościem poniedziałkowego magazynu żużlowego w stacji Eleven Sport. Zapraszamy w poniedziałek na 21. Przedpełski, Lindgren, Dudek i Bańbor ruszają. Lindgren, patrzcie go, jaki startowiec się zrobił. Bańbor spod płotu. Ajajajajajajaj, leży. Leży niestety Patryk Dudek na torze. Gospodarze wychodzą na prowadzenie. No i tutaj zahaczyło tylne koło jadącego w kasku niebieskim Bartka Bańbora, Patryk Dudek. No, sytuacja torowa tutaj absolutnie uważam, że nie ma kogo winić. Ciasno, każdy walczył o jak najlepszą pozycję. Zobaczymy, jaka będzie decyzja sędziego. Najważniejsze, żeby Patryk Dudek cały i zdrowy wstał i o własnych siłach dotarł do parku maszyn. Aż tak dobrze. I każdy senior z tej piątki pojechał albo zgodnie z oczekiwaniami, albo wręcz w niektórych przypadkach te oczekiwania przebijając. Mocno osadzony na miejscu drugim, Lambert na miejscu trzecim. Byłoby ogromną niespodzianką, gdyby nie ustawili się na podium. Cała trójka, Lambert, Lindgren, Zmarzlik. Patrzmy na ostatni wyścig pierwszego półfinału PGE Ekstraligi. Przyjemski, Lambert, Holder i Emil Sajfutdinow ruszają. Przyjemski bardzo dobrze. Holder próbuje tam wypychać Emila Sajfutdinowa i zjeżdżać do krawężnika. No masz ci los, Emil i Lambo za Przyjemskim i Holderem. Lambo leci jeszcze szeroko, oni w krawężniku, obaj niepotrzebnie. Pierwsze nieporozumienie w szeregach lubelskich i już Emil też jest na miejscu trzecim, a Lambo chce dzisiaj mieć 5 trójek koniecznie. Jak tu złapać Wiktora Przyjemskiego? No podążaj, bo on pewnie zostanie w krawężniku. Robert Lambert zaraz wyprostuje furę. Przyjemski broni się, ależ było groźnie, niebezpiecznie. Rozjuszyło to Lamberta. Podejrzewam, w międzyczasie Holder strzelił. Sajfutdinowa 4-2 prowadzi w tej chwili motor Lublin. Robert Lambert jeszcze raz spróbuje postraszyć Wiktora, który broni się tak, jak wyjechał o drużynowe mistrzostwo Polski. Teraz w krawężniku Lambo. Emil też chce się pożegnać przyjemnym akcentem. Wypuszcza się w te tumany kurzu. Szeroko, szachownica w rękach kierownika Mrówy. Co to będzie na ostatnim łuku? Przyjemski to dowiezie. Lambo 2, Holder 1. Bez punktu Emil Sajfutdinow. 4-2 wygrywają gospodarze cały mecz. 59-31. Zobacz, potraktowali nominowane biegi ulgowo gospodarze. Nie puścili Kubery, nie puścili Zmarzlika. A i tak je wygrali. A i tak wygrali nominowane. Wiktor Przyjemski wygrał także 15 bieg, mimo tego, że programowo w ogóle miało go w nim nie być, więc wielkie brawa, chociaż delikatny minus za spowodowanie niebezpiecznej sytuacji na torze. Trochę mi się to skojarzyło z sytuacją Oskar Hurysz, Fredrik Lindgren z Zielonej Góry. Chociaż nie był aż tak agresywny Wiktor Przyjemski. Tak, oczywiście Wiktor tego nie chciał, pociągnęło go po prostu. Nie chciał zrobić żadnej krzywdy Robertowi Lambertowi, no ale doszło tam do kontaktu tylnego koła lubelskiego juniora z przednim kołem Roberta Lamberta. Na całe szczęście to się wydarzyło na prostej. No już dwójka złego, jak ma dochodzić do kontaktu, to prościej jest żużlowcom opanować motocykl w momencie, gdy on jedzie prosto, niż jak jest wyłamany. Więc na szczęście Robert Lambert sobie z tą sytuacją poradził. Niemniej Wiktora Przyjemskiego wyprzedzić nie był w stanie. Pogrom, proszę Państwa, tak to trzeba nazwać. W nominowanych wypuszczają sobie juniorów. Ci juniorzy się dobrze bawią w tych nominowanych. Były udziałem lubelskiego motoru. Tak, 2 z tych 3 były udziałem lubelskiego motoru i 2 z tych 3 były udziałem Fredrika Lindgrena, bo jak Falubas w półfinale odrabiał straty po pierwszym słabym meczu w Bydgoszczy, to Freddy Lindgren w rewanżu zdobył komplet punktów. Ciekawe, czy Freddy będzie taki mocny w remontadach podczas Grand Prix. 17 punktów straty do Bartosza Zmarzlika. To będzie już jutro. Za dzisiaj bardzo dziękujemy. Michał Korościel. Marcin Kuźbicki. Zapraszamy do naszego studia.